to Barek, witam Was bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam Was na filmik, w którym będziemy mieli open boxa, malutkiego open boxa. Słuchajcie, dostałam prezent niespodziankę, tak? Od jednej z Was, także bardzo chciałabym po pierwsze móc podziękować, także bardzo chciałabym podziękować Asi za miłą niespodziankę, która strasznie umiliła mi ostatnio dzionek. Przesyłkę dostałam 2 dni temu, no ale tak jak mówię, na moim natłoku po prostu czynności nie miałam kiedy nagrać tego filmu. Dzisiaj mam po prostu wolny czas, więc zajmuję się i przeznaczam go na nagrywki. Słuchajcie, dostałam bardzo, bardzo fajne produkty, którymi będę chciała się z Wami podzielić, które są tutaj dla mnie nowościami, ale o których coś już gdzieś słyszałam lub je widziałam w akcji. I przede wszystkim dostałam coś po prostu, o czym mogłam sobie pomarzyć. Przesyłkę dostałam od Asi, jeszcze raz powtarzam, bez nazwisk oczywiście. Dostałam też kubeczek, który niestety uległ wypadkowi, nie nadawał się nawet do sklejenia, ale nic się nie stało, także z góry dziękuję, że pomyślałaś ogólnie o tym, żeby mi zakupić kubek z Paryża. Nie ukrywam, że żałuję, iż on uległ wypadkowi, ale najwidoczniej tak miało być. Słuchajcie, dostałam fantastyczny bryloczek. Tak on wygląda, bardzo mi się podoba i ten bryloczek wybrałam jako ten, który będzie przy moich kluczach od nowego mieszkania, o czym się dowiecie wkrótce, ale nowy kluczyk, nowe mieszkanie, nowy rozdział w życiu, także super ekstra, bardzo dziękuję, bo bryloczek podoba mi się nieziemsko, wieża Eiffla, taka w cyrkonie, cała w moim stylu, do tego jakieś jeszcze tutaj takie gadżeciki, ja lubię jak coś tak brzęczy. Nie jest ciężkie, także mam nadzieję, że przyniesie mi szczęście. Drugi, słuchajcie, bryloczek jest taki, wiecie, że ja nie lubię zielonego koloru, ale on jest fantastyczny i albo będzie dla Oliwii, albo po prostu będzie gdzieś ozdabiać mój pokój, albo moje biuro, jeszcze zobaczymy. To jest rzecz kolejna. Trzecia rzecz, słuchajcie, to jest taki bryloczek ze srebrną wieżą Eiffla i tutaj jeszcze z takim właśnie dodatkiem. Także 3 bryloczki, jest na stroje, ale moje dzieci są jeszcze za małe, żeby mieć klucze. Tak jak mówię, być może niedługo Oliwia. Zobaczymy. Także wieża Eiffla, Paryż, pamiątka z Paryża. Serdecznie Ci dziękuję, że w ogóle pomyślałaś. Woreczek sobie zostawię, bo jest on z Paryża, wiadomo. Dostałam też karteczkę i chyba od niej powinnam zacząć. Taka piękna karteluszka. Dni szybko lecą, pogoda się zmienia, a ja wysyłam Wam gorące pozdrowienia. Paryża, Asia. Także taka oto karteczka, przepiękna, bardzo ładne pismo. Bardzo mi się podoba, będzie ozdabiała mój pokój wraz z karteczką od Gosi, którą dostałam również niedawno i którą pokazywałam Wam na Instagramie. Także to. Dostałam, słuchajcie, magnetyczne znowu rzęsy. To już są drugie, ja jeszcze nie zrobiłam Wam testu poprzednich. Ja nie do końca jestem za takimi gadżetami, ale dlaczego? Dlaczego? Na potrzeby filmiku być może przyjdę do Was właśnie z testem tychże rzęs. Także Ardelki, Magnetic Lashes, nowość, niby prosta aplikacja, bez użycia kleju, zobaczymy. Takie oto rzęsy. Rzecz kolejna to jest Essence Melted Chrome Eyeshadow. Ja myślałam, że coś tu się wysypało i się nie pomyliłam. Zobaczcie. No ale to są właśnie nasze przesyłki. Kolor przepiękny, bo kolor jest, słuchajcie, taki metaliczny, no jest po prostu cudowny, tak wyglądać będzie, mam nadzieję, na oku, także zapowiada się naprawdę super, no ale tak jak mówię, przyszedł on troszeczkę gdzieś tam uszkodzony. 01, think about you, think about you, zamiast think to think, no, także to jest kolejna rzecz, czekajcie, bo zaraz będę cała po prostu świecić się jak sujajka, także bardzo serdecznie Ci dziękuję, bo kolor jest super. Rzecz kolejna, słuchajcie, paletka, kolejna paletka, wiecie, że ja mam pierdolco na punkcie, słuchajcie, paletek, pędzelek lata, ale pędzelek raczej mi się tutaj chyba nie posłuży, rzadko kiedy używam pędzelki takie dołączone do produktów, ale za to paletka jest, powiem Wam tak, ciężka, jest dość fajnie wykonana, paletka jest, tak jak powiedziałam, z Essence, mamy tutaj przepiękną kolorystykę, podobno ta paletka na niemieckim, bodajże chyba YouTubie, jest porównywalna do Naked Urban Decay, do tej Hit, ja tą moją Hit się jej pozbywałam, ją albo wyprzedawałam, albo nie wiem, chyba ją wyprzedawałam, już teraz nie pamiętam. W każdym razie to jest właśnie porównywalne do tej Hit, także zobaczymy.
przetestujemy. Paletka nazywa się Wanted Sunset Dreamers Eyeshadow Palette. Zobaczymy, ale tak wygląda, także naprawdę super ekstra, bo po prostu paletki cieszą mnie bardzo. Żeby paletek nie było mi za mało, no to dostałam jeszcze jedną. Tą paletkę widziałam nie na jednym filmiku i nie na jednej, nie w jednym poście na Instagramie. Jest to paletka z Essence Beautiful, czyli Beautiful. Kolorki są przepiękne, wykonana jest fantastycznie. Nie wiem, do czego ona była porównywalna, ja teraz nie pamiętam, ale chyba z czymś była porównywalna, więc jest to chyba jakaś tam podróbka, zamiennik czegoś. No, kolorki są fantastyczne. Jeżeli chodzi o pigment, to zróbmy sobie jakieś tam, nie wiem, pierwsze lepsze swatche. Ja słyszałam o niej niezbyt pochlebne opinie. No zobaczcie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że na oczach będzie wyglądało to mniej więcej podobnie jak tu. Ten pomarańcz mi się bardzo podoba, w sumie taka marchewka. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Zobaczymy, jak się spisze na oku. Nie chcę mówić, co słyszałam. No słyszałam, no, takie niepochlebne opinie. Mam nadzieję, że u mnie ona się spisze, bo bardzo, bardzo mi się podoba i nie chciałabym być rozczarowana. Także taka paletka z Essence, dajcie znać, czy macie, miałyście, używałyście. Nie wiem, no, jak na razie to po prostu wydaje mi się być ok. Tutaj widzicie. Także zobaczymy, zrobię Wam test, przyjdę z testem tej paletki, zrobimy sobie też swatche. No i na pewno użyjemy ją do jakiegoś makijażu, wtedy będziemy mieli cały zarys na tą paletkę. Także tak ona wygląda, Beautiful Essence, bardzo się cieszę, że ją posiadam, bo bardzo byłam ciekawa tej paletki. Także to jest rzecz prawie że przedostatnia. Kolejna rzecz, również inspiracja troszeczkę, widzę, instagramowa. Essence, hashtag Insta Perfect Liquid Makeup Crazy Caramel. Boję się, że to będzie trochę przyciemnawy dla mnie kolor jednak, ale zobaczymy, on może być dla mnie trochę przyciemnawy. Ja jednak jestem niby opalona, ale już moja opalenica, gdzie ja to użyłam? Słuchajcie, przed chwilą sobie to wzięłam i teraz nie widzę, mniejsza o większość. Będziemy sobie testować, ja ten podkład właśnie widziałam, słuchajcie, też na Instagramie, także przetestujemy sobie, przyjdę z testem jakimś takim zbiorowym, sobie malniemy oko oraz twarz i zobaczymy faktycznie, czy ten podkład jest godny i warty uwagi, czy też nie. Także to jest rzecz kolejna, czekajcie, się powycieram, bo normalnie jestem cała umaziana. I tutaj mam ostatnie perełki, słuchajcie, mam tutaj długopis, u mnie długopisów nigdy za wiele, ja uwielbiam mieć długopisy, mam je zawsze koło siebie, mam tutaj fantastyczny długopisik pamiątkowy z Paryża, z Paryżem, także super sprawa. Z tym długopisem był też ten notesik, no i właśnie kubek, który uległ wypadkowi. Taki oto notesik, bardzo się cieszę, bo notesik mi się przyda, przepiękna grafika oczywiście paryska, no i tutaj karteczki w linie, także szkoda, że nie pachnie Paryżem. O, marzenie ściętej głowy, taki kalendarzyk, znaczy kalendarzyk, notebook, czyli taki notesik, bardzo fajnie wykonany, do torebki super ekstra. Bardzo, bardzo dziękuję, ja jak księgowa uwielbiam notować, także przyda mi się na 1000%. No i kolejna pamiątka, tutaj mamy Turcja, to chyba z Turcji. Taki oto magnes na lodówkę oraz taki bryloczek, a to właśnie też posłuży mi jako pewnie gdzieś ozdoba, gdzieś ładnie w kącie to udekoruję. Także serdecznie dziękuję, Asieńka, jeszcze raz za tak miły prezent. Spodziewałam się, naprawdę wiedziałam, że dostanę kartkę, ewentualnie kubek, bo o tym rozmawiałyśmy, ale nie sądziłam, że dostanę jeszcze jak zwykle inne dobrodziejstwa. Także Asia po raz kolejny zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie, bardzo miło. Serdecznie jeszcze raz dziękuję, bo bardzo fajne rzeczy, a przede wszystkim liczy się pamięć, to jest chyba bezcenne. Dajcie znać, co myślicie o tym szaleństwie. Ja spadam, zabieram się za jakiś kolejny filmik. Z Wami się żegnam, Asi serdecznie dziękuję i ja się serdecznie pozdrawiam. Buziaki kochana, dzięki wielkie jeszcze raz. Trzymajcie się cieplutko, chciałam się tym z Wami po prostu podzielić. Do zobaczenia, do usłyszenia, pajo!